elektroniczne urządzenie domowe. Robot wyręczy ludzi we wszystkich pracach domowych. Na pewno się sprzeda, ponieważ w dzisiejszych czasach woli spędzać czas na rozrywkę. Robot wyręczy nas w sprzątaniu, gotowaniu, posprzątaniu itp. itp. Jaki na sobie? No, że ludzie nie mają tak czasu, wolą się bawić. Okej, okay, wielkie brawa dla waszego zespołu. To pierwsza prezentacja. Zapamiętaliśmy, że robot, który posprząta całe mieszkanie, ale technologii jeszcze nie ma. Czyli cała misja byłaby na sfinansowanie badań, czyli obarczono dużym ryzykiem. Może się okazać, że będą różne problemy, które powodują, że ten robot nie powstanie. Drugi zespół, zapraszamy. Od razu zaczniemy. My mamy firmę słodyczy o nazwie Bank Słodyczy. No i najpierw musimy zachęcić jakoś inwestorów. No i można stworzyć jakieś reklamy, można podać wiarygodne informacje, zrobić, urządzić festyny, promocje, można też maskotkę firmy zrobić, a dla nowych inwestorów można podarować koszt promocyjny z naszymi produktami, jeżeli nam się wszystko uda. I tak, na giełdzie można otworzyć nowe akcje dla tej firmy. No i żeby to wszystko się udało, to trzeba znaleźć nowych inwestorów. No i czy można z giełdy się utrzymać? No właśnie to jest nie wiadomo, bo na giełdzie można dużo zarobić, ale też można dużo stracić i trzeba zawsze obserwować rynek. Na co trzeba uważać przy takiej firmie? No trzeba uważać na spadki cen, czyli na niedźwiedzie, na oszustów, którzy chcą nam kupić firmę, a tak naprawdę wszystko gdzieś tam pójdzie. Na konkurentów trzeba uważać, bo nie wiadomo, czy oni właśnie nie mogą mieć coś lepszego i możemy też stracić. Trzeba też uważać właśnie na banki spekulacyjne. Trzeba obserwować stan gospodarki i rynku. Wielkie brawa dla waszego zespołu. Super, dojrzała prezentacja. Bo pokazaliście to pierwsze, że będziecie pokazywać wszystkie wiarygodne informacje o sobie, czyli przekonacie inwestora z szczerością, jeżeli nic nie macie do ukrycia. Tak jest, oceniasz ryzyko, chodzisz albo nie, twoja sprawa, ale nie oszukujemy, żadnych informacji nie zatajamy. Drugie, utrzymujcie relacje z inwestorami, czyli te kosze ze słodyczami. Mamy jakieś relacje, chcę inwestorom coś zapytać, przekazuję informacje, to też buduje zaufanie. I trzecia ważna rzecz, wszystkie ryzyka pokazaliście najważniejsze, czyli że to przedsięwzięcie nie gwarantuje sukcesu, ma też słabsze strony, na których musisz być świadomy, ale sam podejmujesz decyzję. Brawa, super prezentacja, bardzo mi się podobała. Nasza firma będzie produkować samochody i motocykle i potrzebne środki co najmniej 30 milionów. Samochody na gaz będą, ponieważ benzyna jest powyżej 5 zł, a gaz niewiele po 2 zł, więc taniej wyjdzie na gaz niż na benzynę. A 10% dla inwestorów będzie, ponieważ musimy trochę im oddać za to, że poświęcili swoje pieniądze na to, że my możemy produkować te samochody i motocykle. Dobrze, wielkie brawa dla waszego zespołu. Jesteśmy już zorientowani w pomyśle. Mamy presję czasową i inwestorzy nie mają takiej cierpliwości, żeby wszystko wysłuchiwać. Najważniejsze rzeczy musicie przedstawić na samym początku i ewentualnie na różne pytania odpowiedzieć. To, co mi się bardzo podobało, to, że też pokazaliście jakąś politykę dywidendową, czyli będziecie dzielić się zyskiem z inwestorami. I nawet zobowiązaliście się do rozsądnych wartości 10% rocznie zysku dla inwestorów. Ale zysku, bo nie możecie obiecać, że dostaną 10% tego, co zapłacili za akcje. Bo jak się te samochody i motocykle nie będą sprzedawały, to tego zysku nie będzie. Wielkie brawa dla tamtego zespołu, bardzo dojrzała prezentacja.
trochę ich za szybko wygoniłem. Było bardzo ciekawe i to, co najważniejsze, powiedzieliście. Super. Czwarty zespół. Czas leci, tak. Też jest dostępne. Nasza firma produkuje żarówki i oto cechy, które mają nasze żarówki. Są ekologiczne i energooszczędne. Są dobrej jakości. Zużywają mało prądu. Nie są szkodliwe dla ludzi. Nie uszkadzają ciała w przypadku zniszczenia. Mamy kontrakt z drugą największą firmą na rynku, więc nasza firma będzie się rozwijać. Będziemy sprzedawać żarówki wszystkim francuskim samochodom. Pieniądze z akcji poświęcimy na powiększanie fabryki. Sprzedaż wciąż się zwiększa, bo mamy dobre żarówki. O właśnie, czyli wielkie brawa. Polecamy nasze żarówki. Wielkie brawa dla naszego zespołu. Biznes to nie muszą być jakieś innowacyjne, kosmiczne pomysły, technologii, których jeszcze nie ma. To mogą być produkty powszechnie używane. Jeżeli będziemy mieli jakieś przewagi, czyli trochę tańsi, trochę lepsi jakościowo, mieć jakieś inne elementy różniające, to odniesiemy sukces. I to był przykład takiego biznesu na zdrowych zasadach opartego, z dobrą polityką finansową, bo pokazali, na co wydadzą pieniądze, więc był konkret, a to jest ważne dla inwestora. Kolejny zespół, zespół piąty, bardzo proszę, czas start. Nasza firma produkuje Neko, które ma ekologiczne opakowanie. Różne smaki. Jest bez konserwantów i sztucznych barwników. Ma tylko 4,8% tłuszczu. Chyba nie tylko. Tylko u nas. Takie mleko jest dobre. Każdy inwestor dostanie 5% zysku. Potrzebujemy 1 200 000 złotych na utrzymanie krów. I rozwozimy nasze mleko po różnych szkołach. I co, uczniowie wam płacą? No dobra, jest szansa na biznes. Wielkie brawa dla waszego zespołu. Jedna rzecz, bo mówicie, że 5% zysku będzie dla inwestorów. Miesięcznie. To są tylko rekomendacje, bo też cały podział zysku to decydują właściciele, czyli akcjonariusze. I może się okazać, że jak akcjonariusze kupią większość akcji, to przegłosują inaczej. Co najmniej raz na jakiś czas, raz w roku jest takie walne zebranie akcjonariuszy, czyli spotkanie wszystkich właścicieli, którzy decydują o najważniejszych rzeczach. A podział zysku jest jedną z najważniejszych rzeczy. I może się okazać, że to nie będzie 5%, a reszta na inwestycje, tylko że inwestorzy będą od razu chcieli zrealizować zyski i powiedzą 100%. Więc też taka opcja z emisją akcji jest dość ryzykowna. Może się okazać, że nie zrealizujemy wzrostu w drugim okresie. Brawa dla waszego zespołu. Podwójne, bo jedno już było, ale to jest moje zapomnienie. Szósty zespół, zapraszam. Firma elektroniczna Index. Potrzebujemy pieniędzy na rozbudowę hal produkcyjnych. Aby zwiększyć produkcję, oferujemy duże zyski, bo nasze produkty są tanie i dobrej jakości. Jesteśmy najszybciej rozwijającą się firmą w Europie. Niezależne badania marketingowe. Inwestorzy otrzymają od nas bony podatkowe o różnych wartościach. Nasza firma jest bardzo wysokiej jakości, a nasze produkty są bardzo, bardzo tanie i bardzo polecamy naszą firmę wszystkim tutaj zebranym. Zapisy na akcję wkrótce. Wielkie brawa dla waszego zespołu. Przygotowaliście taką prezentację, która brzmiała na początku jak spot radiowy. I właśnie w taki sposób też można inwestorów pozyskać.
tej chwili trwają zapisy na PKP Cargo. Nie wiem, czy słyszeliście. Taka spółka kolejowa i też będzie można akcje tej spółki kupić. I właśnie w taki sposób w mediach do inwestorów, przepraszam, z przekazem informacyjnym spółka kieruje swoje wszystkie informacje. Kolejny zespół, zespół siódmy. Inwestycja w buty dla dzieci. Ogłoszenia na portalach społecznościowych, billboardach i tym podobnym. Strona internetowa inwestora, wykresy zysków inwestora, broszury informacyjne. Logo firmy, promocje, okres wypłacania, procent zysków, dobra lokalizacja salonów, rozrost firmy, nowe pomysły, potrzeba częstego zakupu, ceny, które pomogą przebić rywali rynkowych. Jeszcze promocja. Wielkie brawa dla waszego zespołu. Bardzo dobra prezentacja, bo w waszej prezentacji skupiliście się na pokazaniu strategii. Jeżeli będę miał dobry pomysł, buty dla dzieci, produkt wszystkim znany od lat, każdy w dzieciństwie jakieś buty miał, to nie jest żadna innowacja. Ale jeżeli będę dobrze te buty produkował, ale też miał pomysły co dalej, na co wykorzystam pieniądze, że mam jakiś rozwój w głowie, to mogę pozyskać inwestorów, którzy uznają, że jestem wiarygodny, dobrze rokuje, spółka ma perspektywy, więc szansę na zyski, pozyskam taki kapitał i tę inwestycję zrealizuję. Brawa dla waszego zespołu. Tak, tutaj. Nasza firma nazywa się Military SA, czyli przemysł zbrojeniowy i samoobrona. Skupiamy się głównie na samoobronie. Oferujemy różne rodzaje artykułów obronnych, zaczynając od gazów obronnych wszystkich rodzajów, poprzez pistolety gazowe, paralizatory elektryczne, a nawet na zamówienie takie broni jak tasery, kamizelki kuloodporne, pistolety wiatrówkowe bez zezwolenia, a także wiele różnych rodzajów artykułów obronnych. Takie rzeczy, które mogą skłonić inwestorów do inwestowania w naszą firmę, to między innymi odsetek przestępczości, który wzrasta z dnia na dzień w drastycznym tempie, wysokojakościowe produkty importowane z zagranicy, niska konkurencja na polskim rynku, a także potwierdzony popyt na zagranicznych rynkach. Teraz odpowiadamy na pytanie, jeśli zostajesz jakiś czas. Taser to specjalny paralizator, który wystrzeliwuje dwie linki zakończone elektrodami pod napięciem, które, gdy wbiją się w mięśnie, spowodują ich paraliż. Dlatego milczę i boję się przerwać. Wielkie brawa dla waszego zespołu. To jest bardzo dobrze wykazany produkt i całe portfolio produktowe z dobrą marką. I też z perspektywami wzrostu całego rynku, czyli jest szansa, że skoro rośnie przestępczość, ludzie potrzebują się bronić, to będą kupować produkty. Bardzo dobrze to pokazaliście. Kolejny zespół, dziewiąty, zapraszam. Nasza firma będzie szukała oprogramowania do komputerów. Zyski 50% dla firmy i 50% dla inwestorów. Ale jakie to będą zyski? 55% odszkodowania w przypadku upadłości firmy. Będą dobre prognozy na przyszłość, czyli no, firmie będzie się na pewno powodzić. Dobre prognozy na przyszłość. I w filmie dobrze się będzie prowadzić. Wielkie brawa dla naszego zespołu. Osoby zarządzające muszą wierzyć w pomysły, które realizują, więc muszą tą wiarę też pokazywać innym, bo tylko w ten sposób pozyskają inwestorów, którzy kupią akcje. To, co mi się nie podobało w waszej prezentacji, to tylko to, że dajecie gwarancję, że w przypadku bankructwa będzie odszkodowanie. Nie. Tak jak w prawie piratów. Jeżeli zaatakujecie niewłaściwy statek, który się broni przed waszym atakiem, tracicie wszystko. I tak samo, jeżeli zainwestujecie w pomysł, tak jak te zaawansowane roboty, technologie, które są jeszcze nieopracowane, może się okazać, że wcale nie znajdziecie tej technologii. Były spółki na warszawskiej giełdzie, które
obiecał inwestorom, że dokopią się do złota, ropy i różnych innych surowców i okazywało się, że wcale się nie dokopały. I ktoś tu zainwestował, kupował po 100 złotych akcje, po jakimś czasie za tą jedną akcję może dostać 3 złote, złotówkę, a nawet są groszowe akcje spółek. Więc to przestrzegam, tutaj nie ma takiej pewności, że na pewno nie ma ryzyka. Jest ryzyko i zawsze warto o tym pamiętać. Brawa dla waszego zespołu. I ostatni zespół 10. Otóż nasza firma nazywa się Żelomaniaki. Są to żelki domowe, z domowych produktów. Jest to domowy przepis na przepyszne żelki bez konserwantów. Chcemy oczywiście trochę pieniędzy na kupowanie z naszej większości tych produktów, żeby wyrobić je więcej. Przede wszystkim będziemy z zysków naszych skupowania żelków przez konsumentów będziemy oddawać jakiś procent inwestorom i 10% będziemy na pewno oddawać na akcje charytatywne. Czyli budować swój wizerunek takiego odpowiedzialnego przedsiębiorcy na rynku. To też ma swoją wartość biznesową. Jak chcemy przyciągnąć inwestorów? Przede wszystkim reklamy, billboardy, ulotki, strona internetowa Żelomaniaki, fanpage na Facebooku, ulotki, jak już wspominałem, żelek stałego klienta, czyli taki miś żelkowy. No dobrze, wielkie brawa. To ostatnia rzecz, proszę. Że dzięki firmie Techland stworzyliśmy grę komputerową, której postać główna jest żelek. Czyli takie przekonanie, że najpierw pozyskujemy klientów, a część klientów może kupi nasze produkty, co też może być jakimś sposobem na emisję akcji. Brawa dla waszego zespołu. Chciałem pochwalić wszystkie zespoły za bardzo dojrzałe biznesowe prezentacje. Bardzo mi się podobało i to dobrze wróży kolejnym zajęciom, bo prezentujecie wysoki poziom dojrzałości ekonomicznej, mimo że jesteście dopiero na pierwszych zajęciach ekonomicznego uniwersytetu. Zrobimy krótki plebiscyt, który pomysł wam się najbardziej podobał. Nie możecie głosować na swoje. Podnosicie rękę albo jakimś krótkim aplauzem. Roboty sprzątające wszystko. Pierwszy pomysł. Ręka do góry, może będzie łatwiej. Dobra. Bank słodyczy. Samochody i motocykle. Żarówki. Mleko. Elektroniczne coś, grupy szóstej, nie wiem co mi padła nazwa. Buty dla dzieci. Militaria. Oprogramowanie. Co? Oprogramowanie i żelki, ostatnia prezentacja. Czyli żelki cieszą się największym powodzeniem. Być może największa szansa na skuteczną emisję, ale to co chciałbym, żebyście zapamiętali z tych zajęć, że giełda to są w zasadzie przede wszystkim skrajne dwie emocje, dwie postawy. Z jednej strony mamy strach, który może paraliżować pewne sytuacje, a z drugiej strony mamy chciwość. I to są takie dwie postawy, które bardzo często wpływają na decyzje inwestorów. Nie zawsze najlepsze pomysły są najlepiej wyceniane przez giełdę. Czasami ta chciwość powoduje, że mamy coś jak bańka tulipanowa w Holandii, a strach powoduje, że wszelkie jakieś elementy związane ze spadkiem wartości bardzo emocjonalnie przez inwestorów są traktowane i to też są różne takie efekty psychologiczne, które wpływają, że nie zawsze dobry pomysł, super realizowane przedsięwzięcie będzie się przekładało na zyski. Czyli ten strach pokazuje ryzyko, a chciwość zyski. Czyli podsumowując jednym zdaniem, nie ma zysku na giełdzie bez ryzyka. I dobry inwestor zawsze o tym będzie pamiętał. Bardzo wam dziękuję za aktywny udział w zajęciach. O 5 minut przedłużyliśmy, bo 5 minut później zaczęliśmy. Za tydzień będziecie mieli zajęcia stworzenia pieniądza i praca domowa z tym związana. Proszę, żebyście wkleili swoje zdjęcie do indeksu.
No jak się ktoś nie ma zdjęcia i ma z tym problem, to żeby swój autoportret narysował i podpis właściciela indeksu. Proszę, żebyście to następne zajęcia przygotowali, a spotykacie się za tydzień. Tematem wykładu będzie tworzenie pieniądza. Bardzo dziękuję za ciekawy wykład, inspirujące kursy, warsztaty. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze, w tej samej sali. Do widzenia.